Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii jako kultyści. Tak więc zaczynamy tu od niewielkiej bitwy. To są nieumarli, wiecie co? Dobra, lecimy. Zastanawiałem się, czy nie zmienić na... Dużo. Będzie ciekawie, nie powiem. Nie ma sensu, by tak się nie będziemy ruszać na razie. Sporo duszków. Widzieliście chyba duszków, bo to mogą też być przy tych liczbach na Chrysery. Zobaczymy. Zombiaków, horda. Pytanie, ile tych padłych bohaterów? Możemy trochę psów stracić. Zobaczymy zresztą. O, dwóch tych nie lubię zawsze z tymi bronią, bo nam jak walnie, to ignoruje strasznie pancerz. No niestety żadnego z tych dużych nie możemy. Dobra, na razie tyle tylko. I co, 6 duszków mamy. Najprawdopodobniej. I chyba nie mamy Nekrusa. Ja, nie padł. No dobra, przyjdźcie wszyscy. Trzydzieści to jest naprawdę sporo. No nic, ruszamy do roboty. A jednak na Chrysery. To dużo łatwiej będzie niż na Chrysery. No bo 6 duszków to byłby problem, a 6 małych na Chryserów to jest do wybicia. Kurde, no. Wsuńmy się w górę, bo będą mieć czas się tym zająć. Elegancko. W sumie chyba poczekamy, bo jak się ruszę do przodu, to nie będę miał możliwości uderzenia ich. Możemy ruszyć o krok naprzód. No i skupmy się na nim. Pięknie. Trochę wstaje, ale jakoś bez poważnych problemów. Dobra, herbatka jest. Pięknie, tu go po prostu zjedlimy. Tu
bym się skusił, żeby go walnąć. Tu chyba poczekam, aż podejdzie. Tu to samo. Ach, liczyłem na dwa ataki pod rząd. Trudno. W sumie to w ten sposób chyba będzie najlepszy ruch. O. Będziemy się martwić tym, że wstają trochę, no ale damy radę chyba. Jeszcze się jeden skądś tutaj przypałętał. Chyba zaczniemy używać psów powoli. Trzeba zacząć to szybciej po prostu obijać, bo trochę to się guzdra. No, już połowę prawie zabiliśmy. Nam trochę własne psy przeszkadzają. O kurde, trafił nas dość brzydko.
trzeba... O, pięknie. O, to jest dobre miejsce, żeby ich tu zmasakrować. Pięknie. No właśnie, no i teraz to wszystko, co będzie wstawać, to na bieżąco będzie przez psy zżerane. Teoretycznie przynajmniej. No, praktycznie się nie skwapią do tego. Pięknie. Żadnego unikatowego przedmiotu za taką bandę. Toż to po prostu naciągactwo. No nic. Trudne zadanie, to mi się podoba. Niestety żadnych przedmiotów. Sprzedajmy to wszystko, co nam tu wpadło. Ze dwie kupić, tu jedno mięską.
Dobra, a zbroje? Też nic, bardzo ładny wybór, ale nic do końca. Jeszcze sprawdzę tu, ale jeszcze nie pamiętam, kiedy ostatnio tam coś widziałem. Cztery koła. Tu niedaleko, chociaż najpierw sprawdzimy sobie to miasto. No, cztery siaki, to musi być spory przeciwnik. O. Czy teraz potrzebowałem do kogokolwiek? 21, 250, to nic takiego specjalnego. Zbroi żadnych. Teoretycznie dla niego jako coś lżejszego i bardziej ofensywnego. O, mamy kolejny level. To teoretycznie można dać komuś na przykład tutaj. Byłby wtedy tej mniej zwrotny i bardziej by obrywał teoretycznie, więc nie wiem, czy to jest sensowne. Dla ciężko zbrojnych to jest według mnie lepsze. To jest 19, która jest zdecydowanie wytrzymalsza. Tu jest ciężki, ale on to udźwignie. Jest taki trochę zakup. No teoretycznie tutaj 250, no tylko że 65. Znów niewielka różnica, że jest tanie. Jest tanie. Mogliby z tego zrobić taką wersję, powiedzmy, na przykład na odporność na ostrze, chociaż albo po prostu na większą wytrzymałość. Mam dylemat, czy to kupić, czy nie. Ładnie wygląda, dobra, kupię, bo po prostu ładnie wygląda. Ładniej według mnie od tego. Jest ciut lżejsze, chociaż pytanie, czy to są potrzebne, żeby było lżejsze. A, fakt, ma też tą czapkę bardzo taką zacną. Powiedzmy, że dla odmiany, bo i tak nie mamy w tej chwili skóry z hieny, byśmy dali coś takiego. O, pytanie, co jest lepsze, nie wiem. Kupiliśmy, żeby kupić tak trochę. Tu jesteśmy na tym etapie, że kasa naprawdę nie jest specjalnie problemem. O, dwóch unikatowych wojowników, fajna banda.
tu będzie co robić. Wolałbym równy teren. No jest co jest. Chyba pozwolę to troszkę do przodu ruszyć. No tu na pewno trzeba wyleźć z tej dziury. To samo tu. Przeciwnik może się dość mocno tutaj zebrać, znaczy zobaczymy zaraz, ale tak mam obawy. Ich wpuszczę, niech włażą. Na razie poczekałem, bo ciężko powiedzieć, w którą stronę pójdą bardziej. No, chodźcie, cwaniaki. Gdzie taki bezpieczny strzał? Przesuniemy tu. Nie była dobra decyzja. Wbił się. Zejść niżej. Tam nas oblezą, a nic to nie poradzimy. Spróbujmy tu z góry go przez łeb. Albo nie, nie męczmy się niepotrzebnie. Na razie.
sam do tej dziury to nie będę szedł. Tu mnie przy... Nic to tu. Jednak będziemy się zabezpieczać z tej strony. Powoli, ale go osłabiamy. O, wielkie dziury w las, nie wiem, idiota. Krok do przodu, zmieńmy już uzbrojenie. Wydaje mi się, że nie trzeba nawet podnosić tarczy w górę. No, powinniśmy tu się utrzymać. Pięknie. Okej, przyblokowany. Jeszcze tutaj spanikowaliśmy dosyć ładnie. Nie ma co pchać. Skoczmy tam. Tu będziemy się z nim męczyć. Tu się to bardziej przyda. Ten jest, kurde, obity w tony żelaza po prostu. Tu
Chciałem go po prostu prowokować, żeby bił jego. On tu nasz tarczownik, no właśnie od tego jest, że raczej nic mu się nie stanie. Jak cholera. Morale się złamać da, ale zabić to naprawdę wieki zajmuje. W sumie to chyba jest skuteczniejsze, żeby go ogłuszyć po prostu. I trochę już zacznie wzmacniać i bo na tym etapie to cenniejsze. Wrażenie, że te orki to groźniejsze nawet od barbarzyńców. Uff, leży dziadyga. Nasza broń jest dosyć mocno uszkodzona. To akurat mnie nie cieszy. A, jeszcze 25%. To wygląda. Oczywiście jest podejrzanie. Wiecie co? Chyba nie będę bił, bo nie chcę uszkodzić na śmierć tej broni. No i załatwione. Jak na jednoręczny, to ciężkie jak cholera. To zresztą też ciekawe, ile te orki mają wytrzymałości, żeby biegać z czymś takim. Zakładam, że tony muszą mieć tej wytrzymałości. Wszystkim humory, widzę, dopisują. Ale chyba
no to poprzednia jest lepsza, bo to troszkę więcej wytrzymałości niewiele pomogło, a gdybym chociaż raz spudłował, chyba jednak ten układ jest lepszy. Ale to ten warto mieć, jak będzie coś uszkodzone, będzie trzeba na szybko przerzucić, to nie żałuję, że mamy. Mogło też byłoby inaczej, gdyby było... No, gówno, też nie ma dowódców. Ze skórką hieny, żeby było bardziej... No, to jest szybsza inicjatywa. Ta armia jest mocno na inicjatywie oparta. Cztery tysiaczki żeśmy sobie przygarnęli. I tak, nawet te rzeczy unikatowe. Nie będę tych orkowych śmieciuchów trzymał, bo to nie dość, że tanie, jak widać, te nieprzydatne. Ja bardziej broni bym szukał legendarnej w tej chwili. Niszczyć obóz goblinów mi się średnio chce. Mogę tu. To są ci bryganci, mogą być ci tutaj. Chyba na razie rozwalimy cokolwiek jest tam. A jak tam nasze osiągnięcia? Powolutku, ale do przodu. Jakbym to opisał. Wszystko tu może być. Chyba powtórka z rozrywki z początku odcinka. Tylko pytanie, duszki czy na Hrajzery? No, tym razem był tu jakiś toporek ręczny. Ciekawe, czy lepszy od naszego. Fajnie wygląda w każdym razie, ale nie sądzę, bo nasz jest naprawdę dopicowany. Ale cieszę, że coś się zjawi. Akurat się podstawił.
hordy ich są. Duszki, czyli tu jest dużo ciężej. Prawda, jest ich sporo. Tu nasza broń, no, naprawiła się. No. Gdzie wchodzą? Tu nas przycisną dość mocno. Tu w środku powinno być w miarę łatwo. Tu będzie problem, bo jest ich dużo, a nas tam mało. Dobra. Idźmy tak, żeby być trochę bliżej. Tutaj to samo. Ale ich jest. No, 5 ubyło dopiero. Tam się i tak nie dorwiemy do nich. Puszczę psa. Tu chciałem zrobić krok do przodu, się do nich dobrać, ale jak widać trochę nie wyszło. Będzie ciężko. Dobra, pies jednego się pozbył, to jest bardzo dobry początek.
O kurde, drzewo. I czym się tu dopcham tędy, a to się skopało. No miałeś tu pójść, a nie, chociaż to i zabił przynajmniej. Tu będzie trzeba koniecznie zwiększyć siły. Ładnie. Pięknie wręcz. Lećmy w górę. Nie puścił nas. Trzeba się przybijać. No. No, nie udało się, zmiana broni. Podnieśmy morale po prostu. No i super, jednego mniej. Niestety. No, trochę psów stracimy, niestety. No właśnie, teraz się zacznie.
O kurde. Tego się nie spodziewałem. Tu trzeba iść i będzie trzeba go podnieść na duchu. Wreszcie. Niestety. Kolejny. Kurde, no. Sporo tych psów stracimy. Może za wcześnie nie puściłem, ale z drugiej strony coś musiało ogarniać kwestię duszków. Dobrze, jesteśmy na północy, więc akurat będzie gdzie nowe psy kupić. A przynajmniej się pozbyliśmy duszków, co jest najważniejsze. No, z tym się będziemy męczyć. Jeszcze nam jednego psa załatwi. No, kolega się widzę zebrał. Może tak będzie szybciej.
Bardzo niewiele robią. Na pancerz są beznadziejne psy, widzę. No, a ten tutaj nie do zdarcia. Już nie będzie miał pancerza, to już będzie z górki. O, nawet szybciej poszło. No dobra. Nic nadzwyczajnego. Ładne przybicie pancerza, ale poza tym nic cudownego. To jest zdecydowanie lepsze. Ma wysoki atak. Chociaż tak zdecydowanie. No zdecydowanie. Jest lżejsza ta broń. Ale ogólnie ją zachowam. Podoba mi się. Po prostu to akurat mi się podoba. Ruszmy się do psiarni. Kupmy sobie nowe. Sporo barbarzyńców, ale ci najbardziej prymitywni to w ogóle nie ma sensu. To by było ciekawe, tylko musielibyśmy być w pełni zregenerowani. W sumie ciężko powiedzieć, ja tu jest tych chosenów, bo chosenie są groźni, to chcę od razu powiedzieć, że oni mogą nas ugryźć w tyłek, za przeproszeniem. Ponad 12, a ciężko powiedzieć ilu. Trochę mi się nie podoba ta wizja, że nie wiem ilu ich jest. Jak jest tam powiedzmy 18, to mam przechlapane, a jak jest tam 14, albo zobaczmy. Niech się coś dzieje. Trochę dużo na mój gust. Mógłbym uciekać, no chyba spróbujemy. Tu niestety mogą być straty.
To jeżeli chyba chodzi o ludzi, to są nawet potężniejsi przeciwnicy. Nawet powiem szczerze, że mniej się obawiam rycerza niż nich. Nie. Spróbujmy znów przez dwóch. Dobrze. Ryzykownie, będziemy z dwoma walczyć na raz. Pięknie. Czy nie wcisnę nigdzie? Tu chyba nie ma sensu, czyli jeszcze chronić nawzajem. Dobra, tu głównie dla tych bonusów, bo czasami generalnie nie warto dobijać jak ucieka, ale... No, im brakuje trochę zręczności, to jest nasz największy plus tej sytuacji. Tam w górę. Pięknie. Wszyscy mają adrenalin rush, czyli będą mieli pierwszy atak. No, niestety nas mogą poobijać. Dobra, troszkę wiesz, morale obniżymy takich okrążając na pewno.
Dobra. Ach, liczyłem, że padnie. Najprędzej tu trafimy cokolwiek. Nie, o nie, bo to jest to drzewko. Dobra, tu. Leży. O kurde. O, zmiana broni. Tu bym nie chciał, żeby nam coś zrobił, czyli niech atakuje w ten sposób. Spróbujmy jego przyblokować. A żeby tu nie uciekł żaden. Ciekawy przeciwnik. To nie była nudna bitwa, taka egzekucja, że po prostu przybyli my, zobaczyli, zwyciężyli. No. No i super. To nawet coś tam warte. Nie jest najgorzej. Idźmy sobie tędy. Nie wiem, czy to przez te góry nie będzie szybciej.
No nie, takie piękne bitwy, a nie dają nam sławy. Nieładnie. Ceny wysokie, sprzedaży niskie. Weźmy tego psa. Chyba jest jeszcze druga psiarnia kawałek dalej. Dokładnie. To można by sobie pójść w górę, oczyścić. To w sumie byłby dobry cel. Przecież teren mi się nie podoba, może wyjdę z tych gór, albo nie, na razie to... Mamy misję i chcemy na tym skończyć dzisiejszy odcinek. A potem sobie poczyścimy dalej, poszukamy nowych przedmiotów. Dobra, tak, tu weźmiemy te trzy opancerzone bardziej psy. Zobaczmy przy okazji. O, to mi się podoba. Mogło być silniejsze, to dobre do niszczenia tarcz, ale jest leciutkie. Co jest plusem? Co jest plusem? No, o połowę lżejsze. Co dużo zmieni w walce. Mogą mieć silniejsze też, no ale no nie można mieć wszystkiego. To po prostu jest wersja, która idzie na masę. Zmniejszenie masy. Bo druga wersja to jest sama masa. A i niszczenie tarczy dużo lepsze. No nie używam tego, ale zdecydowanie dobre podsumowanie na koniec odcinka. No, teraz będzie mu dużo łatwiej wszystkie ciosy, powiedzmy, grupowe wyprowadzać. Tu nic nie ma, no nie oczekujmy za wiele. To i tak sprzedam, bo tych nie będę używał rzeczy. Tego też już nie będę używał, jak mam tą lepszą wersję. Tarcz raczej też nie. Troszkę mało tych części naprawczych. Jedyny problem. Moglibyśmy w sumie po to pójść tu. Eskorta karawany, ciekawe gdzie, pewnie daleko na południe. Szejdych to mało. Co, chyba pójdziemy tutaj, bo cholera wie, czy to w ogóle warte uwagi. Prędzej już to by było warte uwagi, znów do ciekawych bitew, ale do tego musimy mieć dużo naprawionych rzeczy. No dobra, tak więc póki co. Pozdrawiam i do zobaczenia.